Cześć, witajcie detailingowy dziadzia, 7000 subskrybentów. Rewelacja, super, bomba. Przy 6 nie było filmu, nie wiem, jakoś się zakręciłem, zamotałem, miałem ciężki okres chyba wtedy. Teraz nie jest lepiej, jak widzisz przytyłem. Kontuzja kolana, kurczę, za dużo sportu. Siłownia, bieganie, doszedł tenis stołowy, gdzie już tam troszeczkę na zawody pojeździłem. I PESEL się odezwał. Także słuchaj, nie nagrywałem już wypowiedzi jakieś, kurczę, ponad miesiąc. Długa przerwa, więc nie wiem, jak mi to pójdzie. A może nieraz taka przerwa zresztą jest dobra, żeby odsapnąć, zresetować się. Jeszcze kolanko mi trochę doskwiera, mniej ruchu i od razu poszło w masę. Ale najpierw masa, później rzeźba. No dobrze, 7000 subskrybentów, z tego co kojarzę niedługo 3000 polubień na Facebooku, także bomba, kurczę, ja nie sądziłem w ogóle, że Facebook tak fantastycznie ruszy. Cieszy mnie to bardzo. Cieszy mnie też to, że ludzie zaczynają, doceniać jak doceniać, ale zauważać to, że nie lubię, jeżeli ktoś zada jakiś dany temat, zarzuci, ja go zaakceptuję. Pojawiają się jeszcze terroryści pod tytułem polecam Buch link do sklepu, bo jest handlarzem. I stąd drugi punkt regulaminu. Właśnie w stronę sprzedających. Przepraszam, ja wiem, że to jest reklama, ale kurczę, no w natłoku całego internetu i tego fejsa chcę właśnie, żeby jak to nazwać, grupa? Chyba tak, grupa właśnie, którą mam przyjemność, znaczy którą założyłem tak naprawdę, chciałbym właśnie, żeby uniknąć tego. Uniknąć takiego totalnego spamu. Oczywiście nie da się do końca, więc nawet jak sprzedajesz i zarabiasz na tym, to napisz firmę tylko, kurczę, ale nie wrzucaj linka, nie reklamuj siebie, bo ja go, no, raz, że zablokuję, ja wiem, że będziesz miał na to wywalone, raz, że ciebie zablokuję, a dwa, że usunę ten komentarz. Także, kurczę, bardzo mnie to cieszy, że ludzie to zauważają i na przykład jak komuś pasuje, powiedzmy, dany szampon, pisze daną markę, a nie wrzuca od razu link do sklepu, czy tudzież poleca tego sprzedającego. Tego, no nie chcę tego, nie życzę sobie, o tak może nawet. Chciałbym, żeby właśnie ta strona była, ta grupa była taka klarowna, przejrzysta. Oczywiście nie wszystko się uda. No nie wszystko się uda, ale staram się. Teraz tak, od czego by tu zacząć, słuchaj, no kręci się to powoli, mało mam czasu. Jak widzisz, audycja zakupiona, kurczę, i nie mam czasu zrobić wnętrza. I długo pewnie nie zrobię. W pracy się troszeczkę pozmieniało, godziny mi się pozmieniały. Także brakuje tego czasu, do tego doszły jeszcze nowe takie, raczej nowe hobby. No wróciłem do tenisa stołowego tak na poważniej i teraz to już mi naprawdę brakuje czasu, na maksa. Teraz kolano doszło już tak w miarę do sprawności, powiedzmy 90%, więc zacznę biegać, trochę ćwiczyć, zjadę, bo przytyłem 5 kilo, a dla mnie już jest męka, już czuję, bo u mnie jak wskakuje 90 kilo, tak 90, to dla mnie to jest taka górna półka, gdzie mogę sobie pozwolić i taka standardowa to jest 85 kg, gdzie się dobrze czuję wtedy tak, czuję się może tak najzdrowiej, o tak może, i dynamika i wszystko jest na miejscu, a 5 kg więcej i już czuję, że niestety te ruchy nie są tak precyzyjne i szybkie, jak bym chciał, a przy tenisie stołowym to jest bardzo ważne. Ale dobrze, nie o tenisie rozmowa. Rozmowa o 7000 subskrybentów, które Na szczęście są subskrybenci, którym się filmy podobają. Bardzo dziękuję. Bardzo mnie to cieszy. Oczywiście stały widz od łapki. Raz się pojawia, raz znika. Różnie to bywa. Nie wiem, czy to jeszcze ten sam, ale jest. To jest dobrze. Warto mieć takiego wiernego widza. Oczywiście jest ich dużo więcej, bo ja to widzę po komentarzach, jak to wygląda. Szczególnie stałym bywalcom dziękuję bardzo. Bardzo dziękuję, którzy czekają. Nawet się przywitają w komentarzu. Bajka, rewelacja. Staram się, jak zauważyliście, na wszystkie komentarze w miarę odpisywać. Nie wszystkie zauważę, nie wszystkie wychwycę. Kolejna rzecz, na Messengerze. Kurde, no nie zabrzmi to skromnie, no nie zabrzmi to, przepraszam, ale jestem zawalany. Zawalany jestem pytaniami. Znaczy, może nie jest tak, że ja nie wyrabiam, tylko jest tego dużo i ja nie zawsze mogę odpisać. Nieraz możesz to poczuć, że tak odpisuję na odwal się. Nie, ja po prostu coś robię i w trakcie staram się odpisać, tak, dokładnie. Tak, żebyś nie czekał za długo, żeby nie było, że cię olałem, bo moim zdaniem każda osoba, nie ma głupich pytań, każda osoba, może tak, każda osoba moim zdaniem, jeżeli pyta i prowadzę taki kanał, nie można olewać.
No kurczę, no ja nie mówię, że jestem wyrocznią, że jestem wzorem do naśladowania, ale jeżeli coś wiem i mam o czymś pojęcie, mniej więcej, to oczywiście pomogę. Wedle mojej opinii i tak jak ja robię, jak uważam, że jest to zastosowne. Nie wszyscy się z tym zgadzają i bardzo fajnie. I to jest właśnie najlepsze w tym wszystkim. Wymiana. Wymiana spostrzeżeń. To uwielbiam. To uwielbiam. I nieraz tak było, że robiłem po swojemu i ktoś mi tam napisał, że spróbuj tak i rzeczywiście miał rację. Rzeczywiście miał rację. To nie jest tak, że ja wszystko robię idealnie i robię najlepiej. Nie ma opcji. No dobrze, i teraz tak. W przyszłym roku, słuchaj, nastawiłem się, bo jak widzisz, mało wosków. Nastawiłem się, że początek roku będę chciał troszeczkę wskoczyć z woskami co tydzień. Coś, żeby się pojawiło. Z tego względu, że woski to jest inna bajka. Ja nie lubię położyć coś i dziękuję, bardzo fajny wosk. O, fajny wosk. Fajny to on jest, jak fajnie siedzi. Fajnie odprowadza wodę. Fajnie się oczyszcza. Jak długo utrzymuje się ten połysk. Ogólnie praca, mycie przy tym wosku. Ja wiem, że aplikacja, ale dalsze życie wosku, bo wiesz, położyć to ja mogę też i masło. I też powiem, że fajnie się kładło. I co? No właśnie o to chodzi, więc no niestety, są produkty, których kurczę, no potrzebują. Zawsze tak jak widzisz, no zimą produkty z lata i tak to wygląda. No kurczę, ja staram się nie reklamować, powtarzam się, staram się nie reklamować, staram się tej chemii używać i pokazywać, jak danym produktem się pracowało i czy jest dla mnie fajny. Nie zawsze się to udaje dobrze pokazać, to się powtórzę, bo to różnie jest. GoPro to mnie w ogóle nie słucha. Naprawdę. Sprzęt jest fantastyczny, ja nie żałuję zakupu. Rewelacja. Naprawdę. Zakładam na dynię, lecę, ale on nieraz tak, nieraz sam wskoczy w tryb nagrywania w przyspieszeniu. I już. Nieraz jest tak, że kliknę tak jak przy powłoce było, przy powłoce Klintecha. Włączyłem, a on stwierdził, że on zrobi zdjęcie. Będzie lepiej. No i to jest właśnie złośliwość rzeczy martwych. I teraz tak. Czego sobie życzę? Kolejnego tysiączka, wiadomo, żeby było nas jak najwięcej. Czego tobie życzę? Kurde, no. Szczęście, zdrowie i słodyczy. Detailing przy okazji. Wiadomo, najważniejsze jest zdrowie, a to mówię tutaj z autopsji, bo tak jak widzisz, brykałem i pobrykałem. Także tutaj, kurczę, zdrowie przede wszystkim, a później detailingi. No dobrze, słuchaj. I teraz tak. Pewnego dnia zadzwoniła do mnie, nie wiem, osoba z Tartelwaxa firmy. Czy to był przedstawiciel? Nie mam pojęcia kto. Nie mam pojęcia kto to był. Czy nie chciałbym przetestować tam danych produktów? Więc krótka odpowiedź, że już właśnie zakupiłem te produkty. I odpisałem tak. Tak, wyżebrałem. Ale jak macie ochotę, wyślijcie mi produkty, a ja je rozdam. W ten sposób. Więc słuchaj, dzisiaj z tego tytułu będzie taka paczunia. Te produkty się u mnie dopiero pojawią na kanale, więc będziesz miał je szybciej niż ja je przetestowałem. Od siebie dorzucę powłokę Firebola. Kurczę, nawet mi się rozmowa. Monolog, nawet mi się kręci. Po takiej długiej przerwie myślałem, że będzie problem. Także fajnie. Myślałem, że będzie dużo chociaż często i tak jest, ale to... I naklejka nawet. Taki zestawik, słuchaj. Tak jak widzisz. Taki zestawik leci do ciebie. A co trzeba będzie zrobić, to na końcu. To na końcu. Pyk, pyk, pyk. W takim opakowaniu. Zobacz, tak to wygląda. O, pięknie. I odkładamy. Co jeszcze, słuchaj? Ha, fajna sprawa z ceramikerem. Ceramikerem. O, niezła jazda, co? Przestali pisać. Raczej ja zablokowałem osobę, która do mnie pisała. Oni na pewno jakby chcieli, to by się ze mną skontaktowali, ale chyba stwierdzili, że nie ma sensu. Pisała do mnie osoba o imieniu Patryk bodajże. Serdecznie ciebie pozdrawiam. Która dostała ten nowy produkt. I jeszcze jedna osoba do mnie pisała. Nie pamiętam. Przepraszam, przyjacielu. Wiem, że awatar na Facebooku masz jak coś tam tniesz przy polerce, kurczę. No, no tak moja skonstruowana głowa jest. Ja jestem takim typowo gościem, który... pamięć fotograficzna, o właśnie. Ale jeżeli chodzi o imiona i nazwiska, padam. Ja się z kimś witam w grupie, odwracam się, już nie pamiętam jak miał na imię. Więc stary łeb. No dobrze, ceramiker właśnie. I ta osoba mówi, że dostała i że fajnie się aplikowało. Rzadki, śmierdzi, siedział 2 dni. O, to już mój
zawodnik tam, powiedzmy, siedział troszeczkę dłużej. Ten, co ja dostałem, wersja, którą kupiłem, a nie dostałem. Teraz tak, no właśnie, co oni zrobili? Nowa formuła. Co, wycofali starą całą partię? Wątpię. Albo dali inny produkt, albo po prostu rozrzedzili. Żeby było mniejszy problem z dotarciem. Więc ja to tak widzę. Ja tylko, to nie jest tak, że ja wiem na pewno. Prawdopodobnie. U mnie się produkt nie sprawdził. Są osoby, którym się sprawdził. Winszuję. Super. Ja nie potrafiłem produktem pracować. Co zrobić? Kolejna rzecz. Napisał do mnie, a dzisiaj odebrałem paczuszkę, od Michała. Michał, pozdrawiam Ciebie serdecznie. Powłokę od G-Technika, EXO bodajże, która jest po terminie. Będę chciał sprawdzić, jak to jest z powłokami, które są przeterminowane. Czy, w sumie Michał mi sam taki pomysł podsunął, dziękuję Ci bardzo, czy firmy nas troszeczkę nie gniotą w butle? Kurczę, że przeterminowany to trzeba wyrzucić i kupuj nową. A może rzeczywiście, kurczę, data ważności datą ważności, a zaaplikujemy i ona będzie w dalszym ciągu tak, jakby była przydatna, że tak powiem, do aplikacji, która jakby nie była przeterminowana. O, może tak. Także ten film, ale to wszystko w przyszłym roku. Pojawi się wosk tam i Hemotion, pojawi się wosk Giona, Detailing, właśnie jestem w trakcie, Hemotion też. Co tam się jeszcze pojawi? Będą woski. Kurczę, dostałem też wosk, nie pamiętam od kogo, dziękuję Ci przyjacielu, z Dodo Juice. Kurczę, nie odpakowywałem. To będzie tak, będzie otwarcie, jak będę go miał aplikować, nie otwieram. Tak samo było z Hemotion, tak samo z Detailing. To wszystko leży i się kurzy, że tak powiem. I właśnie chcę, żeby to otwarcie było właśnie w trakcie aplikacji produktu. Cóż jeszcze? Słuchajcie, no chyba wszystko, kurczę, no chyba wszystko, no co więcej, no co tu więcej chcieć, kurczę. Dobrej pogody, zabawy, zdrowia przede wszystkim. No i takich, kurczę, mniej zgrzytów, jeżeli chodzi o detailingi. Wiadomo, pieniądz, jeszcze raz pieniądz. To jest, zauważyłem w tych detailingach teraz najważniejsze, kurczę. Wkurza mnie jeszcze jedna opcja, firma, która jest tam kobieta i pewien mężczyzna, którzy, kurczę, co byś nie napisał, bodajże booster jakiś do powłok, ona się pojawia i on się pojawia i ładują. Napisałem kiedyś do tej kobiety, coś jeszcze innego aplikowałaś bez odzewu. Więc dajcie sobie spokój z takimi spamami, ja rozumiem, że z tego żyjecie. Kurde, pozwólcie żyć. Fajnie, jak ktoś się wypowiada, jak ma właśnie, powiedzmy, jakieś doświadczenie, jakiekolwiek z danym produktem. I też właśnie na Facebooku, między innymi kiedyś pisałem, że fajnie, jak masz coś do napisania, jak chociaż nawet dwa razy bawiłeś się produktem, to napisz, że przez taki okres i bawiłeś się i było fajnie albo nie fajnie, a nie, kurczę, widział produkt na półce, ale słyszał. Kurde, no ja wiem, ale nie funkcjonujmy tak, kurczę, nie dajmy się, nie róbmy sobie śmietnika z grupy, właśnie, o, w ten sposób. No dobra, nie ma sensu dalej przedłużać. Ile minut? 13. Popłynąłem. Nie sądziłem, słuchaj, że tak mi, kurczę, pójdzie wypowiedź. Naprawdę. Miesiąc przerwy, mówię, usiądę i będę, kurczę, dukał, myślał, kombinował. Pewnie i tak perfekcyjnie nie jest, bo wiadomo, miotkiem, jak to zawsze mówię, nie jestem, ale coś tam w głowie siedzi, zawsze coś się nawinie na język i coś się wypowiem. Okej, co do paczki. Standardowo, ja tu nie będę kombinował, słuchaj, kurczę. Co musisz zrobić? Ile paczunia będzie ważyć? To, co widziałeś. Ja ją jeszcze tylko zawinę w Scratch i to jest wszystko. Kto pierwszy trafi wagę? Tak, wagę tej paczuszki zgarnia to opakowanko, czyli tam jest trzy produkty szybkie. No, nie wszystkie szybkie, ale powiedzmy, że szybkie. Plus szybka powłoka Firebola, przy której można się nauczyć dla początkujących na przykład aplikacji powłoki. Bo jest naprawdę debiloodporna. I naprawdę fajne uderzenie i potrafi też posiedzieć. Tam ktoś mówił, że dwa tygodnie u mnie wysiedziała. Wytrzyma dużo, dużo dłużej, więc nie jest wcale z nią tak źle. Okej, słuchaj. Z mojej strony to wszystko. Dziękuję jeszcze raz serdecznie za wszystkie subskrypcje, za wszystkie komentarze, miłe, niemiłe, łapki w dół, łapki w górę, za to, że jesteś. Jeszcze raz dziękuję. Do zobaczenia. Do usłyszenia. Cześć!